czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Dobra, to jest Alfa Rada, zobaczymy. Co go boli? Bez tych największych górek, nie? Nie, tu pojadę, kawałek, tu. Żeby wiesz, żeby zobaczyć, wyczuć, czy, o, w czym jest problem, nie? Światło, dobra, światło zgaszone. Bo ja jeszcze nigdy w życiu Alfa Radem nie jechałem. Zamiast ma całkiem fajny. Powiem ci, że za miękko, wiesz, masz. Ale i tak go z tyłu trochę opuszczałem, bo na mnie był za duży, nie? No, ale wiesz co, na sprężynie? Trochę ja. Kurde, to ja bym tą sprężynę, wiesz co, jednak na mocno zrobił, wiesz? To musi być twardy. Patrz, a te śrubki ci wyleciały? Nie, one są po prostu, ona się dobrze trzyma, wiesz? No dobra, to tu start, nie? Tak. Do innych. Kurde, powiem ci, kurde, no słaby jest. Przecież to powinno chodzić lepiej. Jak on na jedynce ma problem. To ja się nie dziwię, że on podjazdów nie robi. W ogóle. Nie no, Alfa Rad, powiem wam, że ze wszystkich tych, które testowałem, to najgorzej mi wypada. Chyba że ten ma problem, nie wiem, coś z gaźnikiem, trzeba wyczyścić może. Najrzeć do tego gaźnika, wiesz, bo on nawet na jedynce nie ma mocy. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.